W jaki sposób technologia jest wykorzystywana w kulturze? Na ile sztuczna inteligencja jest zagrożeniem dla twórców? Czy możliwe, że hologramy zastąpią piosenkarzy, a awatary aktorów? Na te pytania poszukam dziś odpowiedzi w rozmowie z Sandrą Frydrysiak, doktorką nauk humanistycznych wykładającą na Uniwersytecie SWPS, a także reżyserką artystycznego doświadczenia VR NOC, mającą swoją premierę na Festiwalu Sundance w 2021 roku oraz profesorem Mirosławem Filiciakiem na Uniwersytecie SWPS prowadzącym zajęcia z zakresu nowych mediów, popkultury i kultury audiowizualnej. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska i zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Słuchasz podcastu z cyklu Rozmowy Kulturalne realizowanego w ramach Strefy Kultur Uniwersytetu SWPS. Wraz z zaproszonymi gośćmi omawiamy przeróżne, ale zawsze ciekawe elementy otaczającej nas kultury. Więcej merytorycznych materiałów znajdziesz na stronie kultura.swps.pl oraz na kanałach multimedialnych projektu, na YouTubie i Spotify. Zapraszam! Dzień dobry, dzień dobry. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj w tym podcaście, aby porozmawiać o, myślę, intrygującym, być może niełatwym zagadnieniu, jakim jest kultura w świecie technologii albo technologia w świecie kultury. Zależy, jak na to spojrzeć. Więc może zacznę tutaj od pytania do Pani doktorki. Od razu pytam, czy dobrze powiedziałam? Tak to się mówi? Tak. Dobrze. Od pytania do pani doktorki. W jaki sposób pani rozumie y, technologię i kulturę? Czyli w jaki sposób technologia w kulturze się przejawia z pani doświadczenia? No jest to bardzo szerokie pytanie. Yy, I. Technologie tak naprawdę goszczą w kulturze od samego początku, i tutaj być może należałoby jakiś rys historyczny przywołać. Natomiast mi oczywiście aktualnie bliskie są te nowe technologie w kulturze, czyli takie technologie jak wirtualna rzeczywistość. Natomiast myślę, że to, co najważniejsze, to należy wspomnieć to, że w ogóle. Zmiana naszej codzienności poprzez właśnie intensywne używanie nowych mediów, nowych technologii wpłynęło również na to, jak my chcemy doświadczać tej kultury, jak my chcemy uczestniczyć w tej kulturze. I to też spowodowało jakby od, od razu odpowiedź w instytucjach kultury, w tym jak one projektują dla nas treści, ale również też zmieniają się. Same teksty kultury, tak? I, e, czy też e, sztuka się zmienia w obliczu rozwoju nowych technologii? To samo pytanie do pana profesora. Tak, to jest dobre pytanie. Myślę, i faktycznie, tak jak pani doktorka powiedziała wcześniej, w badaniach kultury mamy na przykład. Z niemieckiej teorii mediów zaczerpnięte taka, ta, ta, taki koncept technik kulturowych, które, który pokazuje, że, że technologia i kultura to jest, chociaż dzisiaj mamy oczywiście tendencję do tego, żeby myśleć o tym w kontekście nowych technologii, ale historia kultury jest też historią technologii, tak? To znaczy pewne praktyki, pewne pomysły związane ze sposobami ekspresji, znajdowały swoje połączenie z materialnymi nośnikami, z jakimiś rozwiązaniami. Oczywiście one na początku były pewnie prostsze niż dzisiaj, ale też później, Wybór tej technologii, tak? to znaczy, właśnie nie wiem, chociażby narzędzia tworzenia czegokolwiek, obrazów, dźwięków, wpływały później na to, jak, jak można było tworzyć. Tak? Więc tutaj mamy taki splot, taką pętlę i oczywiście tak, no, myślę, że z perspektywy nowych technologii, no, najciekawsze jest przyglądanie się tym momentom zmian. Tak? To znaczy, właśnie, no, nawet jak popatrzymy na to historycznie, to czy właśnie nie wiem pojawienie się. Nowych narzędzi, czy wykorzystanie, nie wiem, w malarstwie nowych barwników, albo technologie, które Umożliwiły coś, co dzisiaj pewnie nazwalibyśmy sobie kopiowaniem, tak, czyli reprodukcję techniczną jak odlewy. No to są sytuacje, które absolutnie, absolutnie zmieniają kulturę. No i dzisiaj pewnie jesteśmy, chociaż oczywiście tutaj trzeba uważać na taki prezentyzm, bo, bo pewnie wszystkim zawsze się wydaje, że żyją w wyjątkowym momencie historycznym tej największej zmiany. Więc oczywiście ja bym nie chciał o tym rozmawiać w takich kategoriach wielkich przełomów, eee, ale oczywiście tak jak zawsze, coś się zmienia, pojawiają się nowe. Nowe technologie, i oczywiście te nowe technologie też sprawiają, że te starsze Funkcjonują w, inne, w inny sposób. No właśnie, że ta konwergencja mediów, o której Pan profesor mówi, myślę, że jest ciągle paradygmatyczna dla naszej kultury, że te stare media, one po prostu zostają przekształcone, tak? I, i ich formuła, ich. I są też jakoś włączone do tych nowych mediów, czy ta, ich treść przechodzi do nowego medium. Czyli to nie jest tak, że, że my tych starych, te, te stare technologie, czy stare, no, stare media odchodzą Zupełną niepamięć. To może zanim dojdziemy do tej najnowszej technologii w rozumieniu zmian, to zatrzymajmy się na chwilę i podłupmy w przeszłości, czyli jakie kiedyś były zmiany, jeśli chodzi o kulturę, jeśli chodzi o sztukę, które też wydawały się Teraz już nic nie będzie takie same. Zupełnie nowy początek, nowy start, przełomowy moment dla ludzkości. Czyli sposób, w jaki myślimy o tych zmianach zachodzących dzisiaj, które miały już miejsce kilka lat, kilka stuleci temu, i też wydawało się, że to już jest na pewno maksimum zmian, których może człowiek oczekiwać, co to takiego było wtedy? Chyba nie mamy czasu, aby przejść przez całą historię, więc być może na potrzeby tutaj naszej dyskusji zatrzymam się w XX wieku i możemy pomyśleć o tym, że klasyczna awangarda i potem neoawangarda po II wojnie światowej to był, taki, to był taki moment w sztuce, kiedy wszystko wywróciło się do góry nogami, tak? czyli z, z, z tradycyjnego, przede wszystkim z tradycyjnego podziału sztuk tak? I, i w ogóle rozumienia tego czym dzieło sztuki jest, a czym nie jest. Nowe trendy, nowe dyscypliny awangardowe i nowe praktyki artystyczne one zaczęły kwestionować. Tak? To, to tradycyjne nasze rozumienie dzieła sztuki. Ale wydaje mi się, że najwięcej chyba się zadziało po II wojnie światowej, czyli z, z tymi e, neawangardowymi e, trendami, e, kiedy to e, tak naprawdę zaczęliśmy sukcesywnie odchodzić od artefaktów, e, czyli e, takie przejście od dzieła do działania nastąpiło wraz z, e, z tym, jak to aktualnie opisuje e, Erika fischer liście, m, teoretyczka niemiecka, taką rozwojem estetyki performatywności. Tak? Czyli bardziej zaczęliśmy. Z Zastanawiać się, czy jakby y, zwracać uwagę na to, jak y, dana praktyka artystyczna się wydarza, jakie może nam wytworzyć zdarzenie, niż nas y, przestała trochę interesować ten finalny efekt, tak? czyli tego dzieła materialnego, które byliśmy przyzwyczajeni do oglądania, tak? czy do, y, do doświadczenia w zupełnie inny sposób. Także to też ma y, trochę związek z takim przemianą w ogóle odbioru sztuki tak? I, i, i odejściem od tego paradygmatu. Zrokocefizm, kiedy my się przyglądamy czemuś, do tego, że my zaczynamy tej sztuki doświadczać bardzo, bardzo wielowymiarowo, tak, już nie tylko tak poznawczo i intelektualnie, że my y, widzimy dany obiekt, tak rzeźbę albo obraz, ale y, wchodzimy jakoś w relacje z tym dziełem. tak Uruchamiają się różne poziomy: emocjonalny, afektywny, tak? z, y, uruchamiają się też zmiany fizjologiczne, tak? czyli jesteśmy pobudzeni y, w różny sposób przez dane, dzieło sztuki i, i, i w zasadzie współcześnie dzieła sztuki, czy właśnie praktyki artystyczne próbują adresować nas na wielu na tak multisensorycznie, wielopoziomowo, aż finalnie my też jesteśmy poruszani przez te dzieła sztuki i nie tylko poruszani tak emocjonalnie, ale również poruszani motorycznie wręcz, tak? Czyli my, my musimy czasem uruchomić nasze ciała, uruchomić po prostu poruszyć się w jakiś sposób, żeby tego dzieła czy działania artystycznego doświadczyć. Tak to teraz ja wystąpię w roli starca i trochę z kolei zajmę się tą częścią starszą. Jeśli mielibyśmy patrzeć na te zmiany, no to, 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 to w zasadzie w każdym obszarze one są dość łatwe do wskazania tak na jakby. Wspominałem już trochę wcześniej o tym, że w malarstwie to jest na przykład tak rozszerzanie palety barw, pojawienie się nowych barwników, ale też tego, że na przykład niektóre z nich były sprowadzane z odległych krain i w związku z tym bardzo drogie, więc na przykład tak wykorzystywano je bardzo, powiedziałbym, oszczędnie. Ale też na przykład XVI, XVII wiek to jest moment, kiedy. No, pojawiają się nowe narzędzia optyczne, pojawiają się lepsze soczewki i oczywiście z całym szacunkiem i miłością dla twórców typu Caravaggio czy Wermer, e, oni wielkimi twórcami byli, tak? Ale to nie jest oczywiście tak, że oni nagle zaczęli malować w kosmicznie inny sposób niż to, co działo się wcześniej tak po prostu, tylko też pojawiły się nowe, nowe narzędzia, które, które wspierały ich pracę i. Pozwalały, no właśnie tak, wyświetlać fragmenty pewne e, obrazów e, na płótnie z rzeczywistości, i w ten sposób malować w inny lepszy sposób. Myślę, że to też dość, dość dobrze pokazuje właśnie ten splot technologii, które oczywiście to, to, to tutaj pewnie holenderskim mistrzom w ogóle trzeba byłoby przy, przypisać ten taki koncept, oczywiście, no, do którego my dzisiaj jesteśmy ciągle przywiązani jeszcze, e, chociaż on umiarkowanie przystaje do rzeczywistości, tych właśnie. Wielkich twórców, geniuszy, którzy, e, którzy nagle właśnie, nie wiem, spłynął na nich promień światła, jakieś boskie tchnienie i, i zaczęli robić coś wielkiego. No bo jak geniuszom płaci się więcej niż sprawnym niż rzemieślnikom, którzy, którzy tam stworzyli sobie sensowny warsztat pracy. Ale oczywiście to nie jest kwestia tylko malarstwa, tak? Możemy też, nie wiem, prześledzić historię chociażby związaną z pismem, tak? To znaczy, najpierw pojawienie się pisma, no to jest ten moment ważny technologicznie. Albo też pojawienie się pisma, które pomagało zapisywać dźwięki. To był taki moment historycznie, kiedy Grecy zrekodowali swój alfabet w oparciu o pismo semickie, i to był na przykład pierwszy, pierwszy moment w historii, kiedy, kiedy można było zapisywać dźwięki i można było czytać coś, czego się nie rozumie. Tak, to wcześniej nie była reguła, a później cała, cała historia, tak? to znaczy druk, e, czyli znowu powódź tekstów i to, że już w XVI wieku mamy nie wiem, w historii cytaty e, wydawców, którzy mówią, że wychodzi tyle książek, że. E, że tak naprawdę trudno nam czytać cokolwiek więcej niż tylko tytuły. Później pojawia się do tego właśnie tak biblioteka z katalogiem, czyli właśnie takie narzędzie, które ma to wszystko obrabiać, przetwarzać tę informację, A dzisiaj żyjemy w świecie wyszukiwarek Google, więc tych, 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 tych przecięć można szukać. Wiele i myślę, że właśnie tak no, to też dość łatwo pokazać. Znaczy, nie chodzi tutaj o to, żeby mówić, że tak nic nowego pod słońcem, i oczywiście nic się nie zmienia, i to wszystko jest po prostu to samo od tysięcy lat, tylko przebiera się w nowe, w nowe szaty, ale też jednak właśnie, żeby nie myśleć o tym w takich kategoriach absolutnej wyjątkowości, chociaż jak, jak słyszeliśmy tak przed chwilą, E, oczywiście e, zmieniają się też tak to, że zmieniają się formy tworzenia, ale też formy dostępu do, do treści sztuki czy kultury, no to też wpływa na praktyki odbiorczeń odbiorców zmienia cały kontekst, tak? Więc oczywiście możemy też sobie znaleźć tak miliony przykładów na to, że nawet te stare treści dzisiaj funkcjonują po prostu zupełnie inaczej, bo, no bo to zawsze to, co e, sensy, które sobie tworzymy w kontakcie z jakimś tekstem, no to jest częściowo wynika z tego, co jest w tym tekście, ale oczywiście też jest jakimś takim spotkaniem z tym, co my mamy w sobie. No myślę, że to jest ciekawa perspektywa też um, pod kątem tego, że wiele ludzi boi się zmian, boi się technologii, i to już nie tylko tutaj w dziedzinie, o której dzisiaj rozmawiamy, tylko tak w ogóle. I warto myślę tutaj wziąć sobie do serca słowa pana profesora, że te zmiany zachodziły zawsze, i my z czasem już nawet nie myślimy o tamtych przełomowych wydarzeniach jako jakikolwiek. Istotnych, zaskakujących, bo wydają się nam dzisiaj tak oczywiste. W takim razie, skoro tutaj tyle zmian już zachodziło, to jak ta technologia tak do końca wygląda dzisiaj? Czyli z jakich narzędzi korzystają artyści, w jaki sposób ją wykorzystują i czy też chętniej po te nowe możliwości, które daje nam chociażby wirtualna rzeczywistość, sięgają już obecni artyści? Czy może jednak ta technologia sprawia, że więcej osób zupełnie dotychczas nie kojarzonych z byciem artystą zaczyna tak siebie postrzegać, zaczyna to wykorzystywać i tworzyć? No właśnie, bo dzisiaj mamy taką sytuację, kiedy w zasadzie. Każdy i każda z nas może zostać artystą i artystką. E, I sztuką zaczyna, e, zaczęło być też e, kompilowanie różnych treści już zastanych. tak? Czyli gdzieś ta idea, którą mamy z klasycznej awangardy, która przyszła nam z, z Marcelem Duchampem i z e, Ready Mates, czyli z obiektami zastanymi z naszej rzeczywistości, z naszej codzienności. Tak? Tutaj znamy y, tą klasyczną pracę, y, Fontanna z 1917, gdzie Duszam stawia na cokolwiek pisuar, indeksuje go, i ta przestrzeń też nadaje mu takiego wymiaru dzieła sztuki. Więc już, już wtedy, wraz z rozwojem klasycznej awangardy, rozwijała się taka idea, też jak Peter Birger pisze nieorganicznego dzieła sztuki, który, który jest bardzo często kompilacją, montażem różnych elementów z różnych innych dziedzin i sztuki i życia, tak? czyli to też ta codzienność wchodzi, więc ten motyw kompilowania różnych treści, przechodzenia jednej sztuki w drugą już mamy od jakiegoś czasu być może też dodam, że w zasadzie dzisiaj, myśląc o, o sztuce, w publicystyce, ale też w literaturze przedmiotu funkcjonuje bardzo duża pojęć, które nam próbują tą taką heterogeniczną rzeczywistość dzisiejszych praktyk artystycznych opisać. Tak? Mówi się o sztuce multimediów, intermediów, intermediów transmediów. Tak? Jest wiele, wiele określeń, które podkreślają gdzieś. Ten fakt łączenia się różnych dyscyplin artystycznych, różnych mediów i też technologii, które dane poszczególne dyscypliny używają, tak? Tak, że my żeśmy już absolutnie odeszli od. Takiego rozumienia monomedialnego sztuki, jak postulował nam Clement Greenberg, tak? pisząc o sztuce modernistycznej, że, że sztuka, w sztuce tak naprawdę chodzi o to, aby znaleźć jakieś jedno medium, jedną technologię i się w niej rozsmakować i badać jej strukturę, formę. Tak? Tutaj dla Greenberga było to malarstwo Jacksona-Poloka takim przykładem, kiedy, kiedy on po prostu tym, tą. tą Tą farbą, tym płótnem się bawi. Chociaż to też jest oczywiście już kontrowersyjne, bo to, co tworzył Polok, czyli ekspresjonizm, abstrakcyjny, ten nurt już sam w sobie był bardzo performatywny i ta jego praktyka była performatywna, więc można powiedzieć, że Greenberg się trochę mylił, ponieważ tu nie była monomedialna struktura, ale też wchodził tak naprawdę happening, performance, tak? bo Pollock zapraszał do swojego nowojorskiego studia innych artystów, innych znajomych z Bohemy, intelektualno-artystyczne i oni obserwowali to, jak on to dzieło sztuki tworzy, więc można powiedzieć, że on czerpał już też z innej e, technologii, z innego medium, medium ciała, tego i współbycia z innymi uczestnikami wydarzenia artystycznego, czyli w ogóle ze sztuki performatywnej. E, więc my odchodzimy od tych e, monomedialnych, monotechnologicznych e, sztuk i dochodzi do takich mariaży, tak? do takich e, kompilowania m, treści. E, I zdaje się, że był taki moment historyczny właśnie w szczególności w kontekście neoawangardowych działań, i takiego bardzo znanego, klasycznego no, neawangardowego ruchu fluxus, który zbierał te wszystkie różne nowe nurty neoawangardowe w sztuce. Wtedy mówiło się o intermedialności. Tak? Taki zresztą też członek ruchu fluxus, Dick Higgins, mówił, że w zasadzie to, co się wydarza w tej neoawangardzie, to jest takie powstawanie intermediów, tak? Czyli artyści zaczynają korzystać z już zastanych różnych dyscyplin i je łączą w, taką, w takie spójne syntezy, tak? Czyli tworzą takie intermedia, czyli mamy, nie wiem, sztukę teatru, która ma swoje medium, ma swoje technologie, tak? I sztukę tańca i tańca. Powstaje nowa synteza, taka zunifikowanie tych dwóch dyscyplin, powstaje teatr tańca, tak? czyli nowa dyscyplina. Ale przyglądając się trochę współczesności, no to zdaje się, że chyba mniej powstaje takich nowych, spójnych syntez, tak jak intermedia, tak jak właśnie w tym rozumieniu intermedialnym, a bardziej mówimy o takiej transmedialności, także artyści zaczynają, mają jakiś przekaz, mają jakąś treść i ona fluktuuje pomiędzy różnymi mediami i różnymi technologiami, też właśnie tymi nowymi technologiami, o których pewnie za chwilkę więcej powiemy. I w takiej sztuce transmedialnej chodzi właśnie o tą y, często tranzytywność, przechodność tego jednego, jednej treści przez różne media, przez y, y, różne y, technologie. A to też sprawia, że y, dla nas jest to ciekawe z perspektywy y, użytkowniczek y, czy uczestniczek y, i uczestników w kulturze, w kulturze artystycznej, y, z perspektywy dnia dzisiejszego, kiedy my z tymi nowymi mediami, technologiami mamy na co dzień styczność, w zasadzie w każdej sferze naszego życia, y, no to też nam jakoś tak łatwiej i ciekawiej taką sztukę y, przyspajać. Tak, jak powiedziała pani doktorka. Też żyjemy w czasach konwergencji, w związku z czym faktycznie zrywamy z tym takim myśleniem modernistycznym o tym, że mamy bardzo różne, zamknięte media, które są jakieś, też no, sprowadzając to na taki codziennościowy poziom, tak, mamy, mamy komputery, mamy, mamy telefony w kieszeniach i one obsługują, bardzo różne, bardzo różne narzędzia, tak? są też jakoś tam rozszerzalne, wystarczy coś tam doinstalować. I myślę, że to widać dobrze nie tylko na poziomie sztuki, ale w ogóle twórczości, tak? bo oczywiście to, co się stało też w tym procesie, to sam, sam koncept sztuki, czy kultury wysokiej, gdzieś tam się. Się też sproblematyzował i tutaj też pewnie trudno byłoby wskazać jednoznacznie jakieś, jakieś, jakieś granice. Dla mnie takim ciekawym przykładem było badanie, które bodajże dwa lata temu robiło Narodowe Centrum Kultury Filmowej. To było badanie wśród łódzkich nastolatków przeprowadzone i nastolatek, pokazujące kompetencje związane z kulturą filmową. I tam był zestaw pytań związany na początku w ogóle z chodzeniem, z chodzeniem do kina, z oglądaniem filmów, później ze znajomością sztuki filmowej, ale właśnie w takim kontekście historii, też specyficznego słownictwa. I cały, ca, cały zestaw tych pytań układał się w taki lejek albo, albo, albo w taką piramidę, gdzie na szczycie miało być robienie filmów samodzielnych. Tak, jako właśnie to domknięcie tych właśnie, tych kompetencji, że o czymś wiemy mnóstwo, a potem to tworzymy. No tylko właśnie no, żyjemy w erze tak, mediów społecznościowych, telefonów komórkowych, TikToka i okazało się, że, że większość osób coś filmuje, tak, więc tutaj te, te bariery zostały przełamane. To, to oczywiście jest w dużej mierze właśnie tak zasługa mediów jako technologii, które, które pozwalają nam robić te rzeczy i sprawić, że, że mamy. No właśnie, tak, nie wiem, możliwość zapisywania dźwięku, kamerę, wszystko to nosimy tak naprawdę w swoich kieszeniach. Chociaż oczywiście znów, <noise> e, znów to, nie jest, to, nie jest, to nie jest pierwszy taki moment pewnie w muzyce. Ciekawym, takim interesującym wydarzeniem było to, co się stało w latach 80. i 90., tak? To znaczy, kiedy, kiedy na przykład młodzi twórcy związani, wówczas młodzi, e, związani ze sceną muzyki elektronicznej, takiej właśnie, nie intelligent dance music, e, no zaczęli nagle wchodzić w polemikę z twórcami, którzy byli no, wyświęceni bardzo mocno w tym obiegu artystycznym mieli dostęp do bardzo drogich wówczas urządzeń. Mówię tutaj, nie, o Kisie, Stockhausenie, takich właśnie bardzo, bardzo, bardzo awangardowych twórca. No, i nagle się okazało, że w momencie, kiedy, kiedy pojawia się właśnie, nie wiem, elektronika, chwilę później pojawia się dość dostępny internet, i też wiedza o tym wszystkim zaczyna krążyć nie tylko na wykładach, e, na uniwersytetach muzycznych, ale to jest coś, z czym można się zapoznać na własną rękę, bez właśnie dostępu do tego, jako do jakiegoś rodzaju zamkniętego obiegu wiedzy, wiedzy tajemnej, no, że nagle jakieś dzieciaki na przykład w Wielkiej Brytanii no, zaczynają, zaczynają wchodzić w polemikę z tymi twórcami brzdąkając sobie w swoich, w swoich sypialniach na komputerach i na jakichś tam właśnie syntezatorach, tak, więc myślę, że tych ilustracji tej zmiany jest bardzo, bardzo, bardzo dużo i też, no właśnie, tak, możemy równocześnie, tak, myślę, że to są dwie takie rzeczy, które w naszej rozmowie powinny wybrzmiewać wspólnie, tak? To znaczy, właśnie z jednej strony ten zachwyt być może nowością i tymi nowymi możliwościami, tą nową sytuacją, w której też właśnie mamy większą dostępność, z drugiej strony, oczywiście, tą taką szerszą perspektywą historyczną. Jak będziemy za chwilę pewnie rozmawiać więcej o Wiarze, to przypomina mi się chociażby to, jak książka Virtual Art niemieckiego historyka sztuki Olivera Grała który przekonuje, że tak naprawdę cała historia sztuk wizualnych to jest historia wirtualnej rzeczywistości, że tak naprawdę od czasu malowideł naskalnych ludzie chcieli osiągnąć ten efekt imersji, zanurzenia w jakimś sztucznie wykreowanym środowisku. Dzisiaj mamy do tego nowe narzędzia, chociaż pewnie jeszcze na sekundę już, już kończąc ten wątek, pewnie pewnie, pewnie też chciałbym jednak dodać, że oczywiście to też nie jest tak, że, że ten postęp to są jakieś w cudzysłowie prawa natury, że wieje wiatr historii e, i coś się objawia w takim, a nie, e, a nie innym kształcie, no bo oczywiście też myśląc i o sztuce, i o nowych technologiach, jednak dzisiaj trzeba też e, no, cały czas zachować przy tym zachwycie, o którym wspominałem i uznaniu dlatego, że dzięki temu też twórczość staje się znacznie bardziej egalitarna, no też trzeba zachować ten krytyczny dystans. tak, To znaczy te technologie, które powstają, e, ktoś je projektuje w taki, a nie inny sposób. E, Ktoś też tworzy wokół tego ekosystem dystrybucyjny, prawny, pojawiają się szybko kwestie związane z prywatnością, więc oczywiście to są też sprawy, na które trzeba uważać. Ale może na razie ten temat zaparkujemy. I z prawami autorskimi też. Jeśli mogę też odnieść się do tego, właśnie, że to jest niesamowite, że dzisiaj w ogóle mówi się o kategorii imersji, o słowie imersja, no najczęściej w kontekście wirtualnej rzeczywistości, właśnie. tak I mówi się, że, nie wiem, ta sztuka, która korzysta z wirtualnej rzeczywistości, no to ona jest immersyjna, tak, ona jest ta taka zanurzeniowa, no ale przecież, tak, nie wiem, książka jest naprawdę również medium bardzo immersyjnym, tak, my też się zanurzamy w jakąś narrację, więc trochę tak, chyba mamy taką skłonność, aby właśnie myśleć, tak jak pan profesor powiedział, o tych nowych praktykach, jako takich bardzo przełomowych, które przyniosły nam takie nowum absolutne w doświadczeniu, Sztuki, przy czym to, ten rodzaj doświadczenia był już z nami od dawna. Ale chciałam wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy w kontekście tego tworzenia sztuki i tego, o co pytałaś, jeśli chodzi o to, kto tym twórcom, twórczyniom może dzisiaj zostać, bo wydaje mi się, że to też wszystko zaczyna się w ogóle z taką zmianą naszego udziału w doświadczaniu sztuki. Także, no, dziś znowu wracam do tego. Tej neo ale to jednak to był wtedy ten moment, kiedy trochę rola odbiorcy, odbiorczyni sztuki się zmienia. Tak? Czyli z takiego um, bardziej, no nie chcę powiedzieć biernego odbioru, bo to, 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 to kognitywne, intelektualne poznawanie y, sztuki czy doznawanie sztuki jest bardzo aktywnym procesem, ale jednak my jesteśmy, jakby wraz z, z nowymi praktykami artystycznymi, my jesteśmy zaproszeni i zaproszone do większej partycypacji w tym dziele. Czy w tym działaniu artystycznym, i wręcz zyskujemy sporo sprawczości, bo często, na przykład, tak jak w sztuce, happening albo sztuce performansu, my zaczynamy być takim podmiotem sprawczym w tym wydarzeniu, tak? My wpływamy na tkankę dzieła, na przebieg tego działania artystycznego, więc yy, w ogóle my się już zaczęliśmy przyzwyczajać do tego, że my możemy tworzyć, tak? My możemy wpływać aktywnie na to, jak to dzieło sztuki czy, czy działanie artystycznie będzie yy, wyglądało i jesteśmy jakby... W to dzieło zaproszeni i wręcz Max Hermann, taki niemiecki teatrolog, mówi, że ta współczesna estetyka performatywności jest taką grą wszystkich dla wszystkich, tak? czyli nie tylko artysta, artystka, która zaprasza nas do, do przedstawienia swojej pracy, jest uważna i sprawcza, ale również my jako odbiorcy, odbiorczynie. Także my gdzieś tam zasmakowaliśmy od lat 50., 60 tej takiej wyjątkowej partycypacji, no i potem jakby rozwijająca się sztuka, no nie tylko sztuka interaktywna, ale w ogóle, wo, w ogóle różne rodzaje sztuk i też praktyk kulturowych, które do tej interakcji i partycypacji nas zapraszają, one też pobudzają taką twórczość właśnie, tak? I, I też w ogóle sieć i nowe narzędzia, które nam pozwalają właśnie pracować na tych zastanych już y, dziełach i je kompilować, przecież są, są nawet specjalne tak strony, to wszystko jest gotowe, Potrzebujemy jakichś większy, większych zasobów technologicznych czy, czy większej wiedzy muzycznej, aby tworzyć muzykę teraz? Tak? tak samo z układaniem choreografii, jeśli mam sięgnąć do gdzieś tam mojej dziedziny. Również są programy, które nam tą choreografię są w stanie wytworzyć, tak? a my możemy potem ją tylko Odtwarzać. Także y, faktycznie dzisiaj są trochę nieskończone możliwości wytwarzania, i, i nasza kultura nas do tego aktywnie zaprasza poprzez zmi zmianę swojego paradygmatu. Dotychczas skupiliśmy się, powiedzmy, na jednej odsłonie kultury, takiej bardziej. Y Kojarzącej nam się ze sztuką pod tytułem malarstwo, rzeźby i tego typu różne sztuki, można tak powiedzieć. Ale teraz chciałabym skupić się na drugiej odsłonie kultury, czyli na przykład na filmie czy na muzyce, o której tutaj już troszkę Państwo wspomnieli, ale ciekawa jestem, na ile ta technologia w takim rozumieniu potocznym jest zagrożeniem dla twórców. Czyli, czy za chwilę, możemy doczekać czasów, że hologramy zastąpią piosenkarzy, bo będzie to tańsze, a dajmy na to awatary aktorów. Pewnie ten przykład z hologramami jest takim przykładem dosyć ekstremalnym, tak? w tym sensie, że to ciągle jest jednak taka technologia, że, że opłaca się robić hologram Elvisa Presleya albo Tupaka Shakura, Niekoniecznie zamiast osiedlowego występu, chociaż zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało po pandemii. Więc jeśli chodzi o tego typu technologie, to tutaj bym jakoś nie przesadzał z obawami, tak? Ale, ale, ale oczywiście te obawy myślę, że są zupełnie uzasadnione, jeśli chodzi chociażby o, o platformy dystrybucyjne, no bo mamy tutaj trochę taki, trochę taki paradoks, że z jednej strony tworzyć jest łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej, i mamy te historie kolejne co pewien czas, nie wiem. Kilka lat temu chociażby byli tak to znaczy, właśnie osoby, które trochę znowu w sypialniach coś nagrywają i to zyskuje ogromną widoczność. Więc tego wszystkiego jest bardzo dużo, i algorytmy w tym swoim takim właśnie myśleniu, podpowiadaniu nam więcej. Tego samego są przydatne, bo, bo, bo pomagają nam się w tym wszystkim odnaleźć, ale równocześnie jest też taka sytuacja, no właśnie, w której jesteśmy skazani tak naprawdę na algorytmy, wyszukiwarki kilku wielkich platform. No i pewnie możemy sobie powiedzieć, że jak się jest właśnie, nie wiem, Tom Billy Eilish albo, albo, albo kimś, kto osiągnął wielką, wielką widoczność, to nie jest wielki problem. Ale, ale dla takich twórców przebijających się, no to, 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 to sposób wynagradzania chociażby przez serwisy streamingowe, no nie jest takim zagrożeniem właśnie, że oni, że oni właśnie nagle staną się zupełnie niepotrzebni i sztuczna inteligencja będzie zamiast nich robić muzykę, ale jest zagrożeniem w tym sensie, że za już całkiem sporą popularność mogą ciągle dostawać grosze, tak? I w tym sensie. Pewnie mamy jakieś ryzyko, że, że to będzie no właśnie przestrzeń, w której odnajdą się najwięksi. Ewentualnie wrócimy do takiego, do takiego modelu z odległej przeszłości, gdzie żeby tworzyć, tworzyć sztukę, no to trzeba będzie po prostu być na tyle zamożną osobą, żeby, żeby móc sobie na to pozwolić. Ja mogę odnieść się do hologramów, bo dla mnie to jest taka emanacja też tego, że my potrzebujemy obecności i ucieleśnienia, bo to doświadczenie. Na żywo, y, współbycie z drugą osobą przynosi no, tak y, unikalny rodzaj doświadczenia, że my za nim tęsknimy. Więc dla mnie ta rozmowa o hologramie jest też y, taką tęsknotą, właśnie za współbyciem cielesnym ze, z, z, drugą, y, z drugą osobą, y, za tym takim zestrojeniem afektywnym, jak to y, opisywał Daniel Stern, y, psycholog dziecięcy, y, mówiący o wczesnej relacji y, Matki czy opiekunna, opiekunki z dzieckiem, także, że, że ten kod komunikacyjny gdzieś tam rozwija się na poziomie ruchu i ciała, ruchu ciała, i wydaje mi się, że my po prostu za tym tęsknimy. Więc mimo tego rozwoju tych nowych mediów, nowych technologii, to, to my ciągle wracamy do tej cielesności i ucieleśnienia. Myślę, że tutaj oczywiście takim ciekawym kontekstem, od którego trudno będzie uciec, no, będą jakieś takie długofalowe konsekwencje pandemii, tak? To znaczy, oczywiście nawet jeśli na poziomie reżimu sanitarnego sytuacja ulegnie poprawie w stosunku do tej, w momencie, w którym rozmawiamy. Teraz nie jest najlepsza, no to jednak, jednak pewnie jakiś poziom obaw I Tutaj to jest bardzo ciekawa kwestia. To bardzo dobrze dzisiaj widać, chociażby, no właśnie w tym w tym obszarze filmowym, tak, to znaczy, no, kina, kina, kina są w tarapatach, i chyba możemy powiedzieć, że w swojej pozycji już nie odzyskają po pandemii, zyskały platformę. E, streamingowe, więc nie wiemy tak naprawdę, na ile, na ile te, te sytuacje, no właśnie, współodbierania czegoś w otoczeniu innych ciał, będą się wydarzać, tak? Czy będziemy chodzić na koncerty? Ja miałem wczoraj bardzo ciekawą rozmowę już w takim projekcie z e, artystką, która, która opowiadała o swoim, e, o swoim projekcie, który takim właśnie projektem e, wizualnym, e, związanym z cielesnością, kiedy ona go planowała, to on miał mieć taki erotyczny posmak, ale w momencie realizowania tego w czasie pandemii no nagle się okazuje, że sytuacja dwojga ludzi będących blisko w stosunku do siebie i no właśnie nie chcę powiedzieć nawet właśnie tak, no, że nie muszą się dzisiaj dotykać, tylko wystarczy, że wymieniają oddechy i oddychają tym samym powietrzem, to to się robi dzisiaj pewnie no dla wielu osób w odbiorze mniej erotyczne, bardziej niepokojące. Ja jeszcze myśląc o tym kontekście filmowym i, i kontekście pandemicznym, to faktycznie kina przeniosły się trochę do, do sieci, festiwale filmowe przeniosły się do, do sieci, i też zdaje mi się, że, że no, no byśmy musieli się zupełnie tej pandemii po, po Pozbyć, żeby, żeby wrócić z takim poczuciem bezpieczeństwa do współobecności też podczas odbioru kultury do kin, ale ta zmiana daje nam, nam też taką możliwość odbierania tej kultury i tych treści w inny sposób, tak? my oglądamy czy słuchamy jakieś treści tekstów kultury, robiąc też inne rzeczy w innych przestrzeniach, w naszych domowych przestrzeniach, ale są też zabiegi, które próbu próbują trochę odwzorować ten świat przedpandemiczny. I podam tutaj przykład y, festiwalu Sundance, y, filmowego festiwalu tegorocznego, w którym miałam okazję wziąć udział. Tam festiwal y, przeniósł się do sieci, ale też przeniósł się do wirtualnej rzeczywistości i zbudowano przestrzeń wirtualnej rzeczywistości, która odwzorowywała trochę przestrzeń festiwalu. Były uliczki, były sale kinowe i mogliśmy trochę chociaż poczuć się jak, jak przed pandemią, ponieważ mieliśmy wchodząc jakby do przestrzeni wirtualnej festiwalowej wybieraliśmy a Awatara, w, w, w główkę awatara wrzucaliśmy swoje zdjęcia i mogliśmy się tym awatarem poruszać, tak też wchodzić do sali kinowych i wręcz siadać celem oglądania filmu. I też, co ciekawe, filmy były streamingowane o konkretnych godzinach, więc był ten moment, kiedy była premiera i uczestniczki i uczestnicy festiwalu właśnie w postaci swoich awatarów spotykali się tuż przed premierą na chwilkę rozmów. Potem po premierze była stworzona taka przestrzeń Imprezowa, gdzie można było networkingować, ale też wymienić się wrażeniami po obejrzanym filmie, więc była próba takiej rekonstrukcji tej, tego doświadczenia przedpandemicznego. Mało tego, bo można było to robić wszystko w headsetcie, czyli używając wirtualnej rzeczywistości, znaczy wirtualnej technologii, a gdy się korzystało z desktopu, z komputera, to dodatkowo główka awatara była, znaczy w główce awatara mógł się uruchamiać e, obraz wideo. W związku z czym podchodząc do danej osoby w przestrzeni właśnie tej wirtualnej przestrzeni festiwalowej, pojawiało nam się pytanie, czy chcemy, jakby wejść w wideo chat z, z tym drugą uczestniczką, czy z drugim uczestnikiem festiwalu i widzieliśmy tę osobę. E, przez kamerkę na żywo mogliśmy sobie z nią porozmawiać. Więc zdaje się, że instytucje kultury, festiwale, one też próbują jakby się zaadaptować do nowej rzeczywistości, ale jak widzimy na tym przykładzie Sundance próbują odwzorować to co było przed pandemią, prawda? Czyli to właśnie nasze yy, chociaż dać nam ten smak yy, tego współbycia w jednej przestrzeni. Niesamowite jest to, co pani opisuje, że do tego stopnia to było zaawansowane. Nie tylko kwestia, no, mówmy się, dajmy na to na Skype i porozmawiajmy, tylko do tego stopnia, także fantastycznie. Ja tutaj jeszcze w nawiązaniu do tego, co mówił pan profesor tej rzeczywistości przedkowidowej, kiedy ten performance, jeśli dobrze zrozumiałam, artystki taki dość erotyczny miał wtedy się odbyć, to dla mnie takim dużym zaskoczeniem w odbiorze, takim właśnie uświadomieniem sobie, jak dużo się przez ten rok wydarzyło, było obejrzenie tegorocznego występu The Weekend w czasie Super Bowl, kiedy on właściwie występuje w maseczce, jest dość odizolowany, Poza tam którymiś momentami, kiedy też ma wokół siebie tancerzy, ale także w maseczkach, versus zeszłoroczny występ Shakiry i Jennifer Lopez, kiedy tam w pewnym momencie było nagromadzenie tylu tancerzy w okolicach właśnie na przykład j Lo, że to momentami trochę przypominało już taką orgię, i to jest dokładnie. 12 miesięcy dzielących jeden występ od drugiego, więc ta rzeczywistość faktycznie się zmieniła. Taki trochę truizm. Ale tutaj jeszcze chciałabym nawiązać do festiwalu Sundance, ponieważ pani była. Jest właściwie współautorką współtwórczynią animacji, która została zauważona przez Sundance i jestem ciekawa czy właśnie tego typu wykorzystanie technologii do sztuki, do kultury, czyli powiedzmy animacji VR, wideo 360, czy to jest sposób na to, żeby zachęcić osoby, które dotychczas niekoniecznie obcowały ze sztuką czy z kulturą, aby zagłębiły się w ten świat? Czy ta technologia ma szansę przywołać więcej uczestników i osób doświadczających tego niż przy tradycyjnych, takich z dzisiejszego punktu widzenia metodach? Zdecydowanie, myślę, że tak. Nasza praca, znaczy praca moja i Weroniki Lewandowskiej wspólnie wyreżyserowałyśmy taką animację VR, doświadczenie VR o tytule Noc, Miałyśmy premierę na festiwalu Sundance w sekcji New Frontier, czyli takiej sekcji, która właśnie pokazuje. No bo to Sundance to festiwal filmowy, natomiast ta sekcja pokazywała takie eksperymentalne działania na pograniczu różnych sztuk, właśnie, czyli pograniczu filmu, ale też animacji, ale też performansu, muzyki, sztuk wizualnych. Chociaż oczywiście to, to jest nasza praca to wynik pracy całego zespołu, ale my zajmowałyśmy się Reżyserią. Myślę, że mówiąc o sztuce VR czy o cinematyk VR-ze yy, i o tym, jak ona może przybliżyć yy, właśnie sztukę yy, takim yy, użytkownikom i użytkowniczkom sieci, nowych mediów, nowych technologii, którzy, i które nie do końca wcześniej zainteresowane sztuką były, yy, to zdecydowanie yy, tak może się wydarzyć, też w kontekście pandemii znowuż, tak? Bo jest to. Yy, Taki rodzaj doświadczenia, który możemy zrobić w bezpieczny sposób sami i sami w domu. Oczywiście tutaj potrzebujemy headsetu, czyli tych gogli do wirtualnych rzeczywistości, i tutaj jeszcze jest ten próg finansowy, bo sprzęty są dosyć drogie i większość osób, które mają gogle do wiaru, to nadal są po prostu gracze i graczki, bo gdzieś branża gamerska tutaj przejęła tą technologię intensywnie. Natomiast rynek sztuki filmowej w wiarze, cinematyk wiaru jest sukcesywnie rozwijany, również w Polsce, szkoła łódzka szkoła filmowa od teraz drugi rok z rzędu prowadzi laboratorium wizualnych narracji, które właśnie taką sztukę cinematyk wiarową mają rozwijać, badać, ale też propagować, tak? czyli promować taki rodzaj uczestnictwa w kulturze i, i, i promować taki rodzaj sztuki. Jest, VR zdecydowanie daje tak, taką możliwość doświadczenia indywidualnego. Tak? Czyli zakładamy gogle i zanurzamy się, odpływamy w jakiś wytworzony świat. Czyli no, to też jest taki symptom tak, tego tej pandemii, czyli od tych wspólnotowych doświadczeń do takich bardziej zindywidualizowanych, chociaż oczywiście wierzę, możemy też, są takie prace, gdzie spotykamy inne podmioty żywe, tak, innych uczestników, użytkowników w czasie rzeczywistym. To krótkie pytanie już do Pana Profesora: czy Pana zdaniem ta technologia cyfrowa, jeśli tak ująć tą, o której mówimy dzisiaj, czy ona ma szansę zaowocować i sprawić, że więcej ludzi zainteresuje się, Kulturą, sztuką, niż dotychczas? Przekonanie przekonanych? To trudne jest pytanie i mnie się jednak jakiś marksista wewnętrzny włącza. I myślę szczerze mówiąc, że no tak, te nowe formy częściej remediują stare praktyki i pewnie też pozwalają no właśnie jak pani doktorka mówiła. Chwilę temu, w sytuacji różnych ograniczeń, tak? kiedy, kiedy być może, no właśnie, tak, ten nasz opór przed spotykaniem się ze sobą w przestrzeni fizycznej będzie coraz większy, a to wydaje się niestety dosyć prawdopodobne. To pozwala nam pewnie jakoś symulować tego typu doświadczenie, ale mam wrażenie, niestety, że no tak, że. Ja, 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 ja nie jestem wielkim fanem takiego myślenia o tym, że nasze praktyki kulturowe są kwestią wyłącznie naszych indywidualnych wyborów i tego, czy ja się czymś interesuję czy nie, czy zadam sobie trud i tak dalej, i tak no dalej. Myślę, że to jest kwestia jednak też trochę systemowa, tak, to znaczy jednak praktyki, o których tutaj mówiliśmy, są takimi praktykami, które wymagają no tak, no czasami trochę pieniędzy, jeśli mówimy o wiarze chociaż tutaj być może jakimś takim punktem wejścia do tego, do tego jest gaming. To jest w ogóle ciekawe, ciekawe to zderzenie, że mówimy o czymś, co z jednej strony dzieje się w takim świecie dość, dość progresywnej sztuki wizualnej, a z drugiej strony właśnie no, to jest taka lokomotywa, którą rozpędza chyba najmocniej właśnie branża, branża growa. No ale ciągle tak na no, oprócz pieniędzy też trzeba kompetencji, aspiracji, wolnego czasu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mówiąc szczerze, no nie, nie nie jestem jakimś przesadnym optymistą, że nagle jeśli pojawi się coś, coś coś efektownego, jakieś nowe medium, to ono sprawi, że ludzie, którzy no właśnie nie wiem, no są w tym czasie zajęci, nie wiem, realizacją innych potrzeb życiowych ewentualnie odpoczywają po całym dniu pracy, nagle nagle rzucą się na tego typu treści, chociaż chociaż oczywiście wielka szkoda, tak? Mam nadzieję, że to się. Że, że, Gdyby to się mogło zmieniać, ale nie bardzo widzę podstawy dla, dla jakiegoś takiego radykalnego optymizmu. I myślę też, chociaż tutaj wiem, że, że, że zabrzmi jak straszny dziaders, ale, ale też no, jeśli mówimy o tych, tak mi się też włącza, to, że jak widzę swoje dzieci w vr wiarowym, to jednak też włącza mi się jakaś taka neoludystyczna obawa, że takie odcięcie, więc, więc jakby no, mam nadzieję, że, że w tym wszystkim nie zatracimy czegoś, co wydaje mi się, że w kulturze jest najważniejsze i tutaj bez względu na to, jak wartościujemy jakieś poszczególne treści, ale po prostu ona jest takim społecznym klejem i najczęściej protekstem do tego, żebyśmy byli razem, tak? To znaczy, nie wiem, oglądając seriale, oglądamy je po to, żeby uczestniczyć w jakimś świecie przedstawionym, ale równocześnie robimy to, żeby, żeby porozmawiać o tym ze swoimi znajomymi i przyjaciółmi. Mam nadzieję, że tego typu rzeczy będzie, będzie jak najwięcej i że one też się będą działy. Poza naszymi bańkami, bo to jest, to jest, to jest jeszcze dodatkowy problem, ale, ale jak mówiłem, chciałbym się mylić, ale nie jestem wielkim optymistą. Ja jestem również absolutnie fanką tej koncepcji profesora Marka Krajewskiego, kultury i sztuki jako społecznego kleju, który powoduje, że, że lepiej ze sobą funkcjonujemy. Ale chciałam jeszcze się na chwilkę odnieść do tej kwestii tego, czy czy, czy te nowe media, czy te nowe wymyślane technologie mogłyby w, jakby wesprzeć nas w korzystaniu z kultury, czy, czy, czy zainteresować w ogóle nas sztuką? Wydaje mi się, że o ile tak wiele tych nowych, nowych mediów nie powstaje z dnia na dzień, to zauważamy taki, taki trend, by z tych nowych mediów, które są, z których my codziennie używamy, czyli też mediów społecznościowych, żeby tam, tam zaczyna wkraczać kultura. I to było szczególnie widoczne w okresie pandemicznym, kiedy artystki, artyści skonfrontowani z tą nową rzeczywistością próbowali i próbowały wykorzystać trochę to nowe medium a z drugiej strony tak, żeby pokazywać swoją sztukę i nie wiem teatry, różne zespoły muzyczne tak, korzystały nie wiem z Instagrama, tak, organizowały koncerty w ten, w ten sposób na social mediach, zachęcając nas do udziału czy nie wiem na naszym podwórku Ter Warszawa też przenosił jakieś swoje działania artystyczne na Instagrama. ale też takie tradycyjne bardzo instytucje kultury takie jak biblioteki, również postanowiły wyjść trochę do tych odbiorców i odbiorczyń poprzez te nowe media i nowe technologie i platformy, z których my na co dzień używamy. I jest taki świetny projekt publicznej biblioteki w Nowym Jorku, z tego roku jest to projekt Insta Novels, czyli takie powieści na Instagramie, gdzie biblioteka publiczna postanowiła wyjść z klasykami literatury w takiej formule Insta instastories tak? i my korzystając jakby z właśnie tak no kiedy korzystamy z, z, z Instagrama to być może w innych celach tak? bardziej tak lifestyle'owo przeglądamy co tam nowego słychać w modzie czy właśnie w szeroko rozumianym lifestyle'u czy co, co słychać u znajomych a tutaj tak instytucje kultury zaglądają do nas i, i oferują nam, nie wiem, możemy sobie poczytać, przemiany kawki właśnie. Dzięki Instagramowi, także może nie jest tak, że są tworzone te nowe jakieś absolutnie technologie, ale korzystamy też jakby sztuka tradycyjna i, i, i też tradycyjne instytucje kultury trochę korzystają z, z tych nowych mediów, aby do nas po prostu dotrzeć. Myśląc o sztuce i technologiach, należy również wspomnieć. O paradygmacie Art and Science. Czyli to jest taki paradygmat, który łączy sztukę kulturę z naukami, ale w bardzo specyficznym kontekście, mianowicie w kontekście technologii. To znaczy, yy, nawet jeden z polskich badaczy tego paradygmatu, Art and Science, Ryszard Kruszczyński, profesor Kruszczyński z Uniwersytetu Łódzkiego, proponuje nam mówić o tym, jako art. Ed Science, czyli wkłada w to słowo to symboliczne, ed, tą małpkę z maila, która nam symbolizuje to, że w zasadzie ta wymiana pomiędzy sztuką, sztukami a naukami zachodzi właśnie w zapośredniczeniu technologii. I nowych mediów, i całej wiedzy inżynieryjnej, również. W zasadzie, kiedy mówimy o tych naukach, to też oczywiście mam na myśli tutaj nie tylko nauki przyrodnicze czy nauki ścisłe, ale również humanistykę, nauki społeczne. I to. Też jest taki bardzo ważny aspekt sztuki współczesnej. Tak? Czyli nie tylko tego, że rozwija się kultura cyfrowa i ta sztuka coraz częściej z tych różnych nowych technologii korzysta. I też nie tylko to, że sztuka wchodzi w różne mariaże i, i, i krosuje się z różnymi innymi dyscyplinami artystycznymi i rodzajami sztuk, ale ona też wchodzi w dialog szerzej z naukami, tak? z naukami zapotrzebowymi. Pośredniczeniu tych technologii. I tutaj znowu VR yy, gra pierwsze skrzypce. Yy, bardzo ciekawym przykładem byłaby, byłby kolektyw Be Another Lab. Yy, to jest taki kolektyw artystyczno-naukowy z Barcelony, yy, który. Yy, w swoim składzie ma właśnie również inżynierów, inżynierki, specjalistki od nowych mediów technologii, od wirtualnej rzeczywistości. I oni stworzyli taki niesamowity projekt Machine to Be Another czyli maszyna do bycia drugą osobą. Oni wykorzystali wiedzę z nauk społecznych, z psychologii, z socjologii i zaprzęgnęli też do współpracy artystycznej, i artystki oraz właśnie nowe media i nowe technologie, i tutaj google i wirtualną rzeczywistość. I stworzyli taki system, gdzie zakłada się google i możemy, jakby w tych goglach, zobaczyć perspektywę drugiej osoby. Także dzięki takiemu skomplikowanemu systemowi kamerek i specjalistycznemu oprogramowaniu stworzyli taką wymianę wizji. Czyli znany jest w sieci w ogóle taki eksperyment, właśnie Be Another Lab, o nazwie Gender Swap. Także serdecznie polecam, żeby sobie zgooglować ten eksperyment, kiedy my zakładając google, mamy przed sobą wizję, którą widzi druga osoba. I w ogóle medium wirtualnej rzeczywistości mówi się o nim, że to jest medium empatii. Dlaczego? Dlatego, że my zakładając tego ogóle faktycznie jakoś wchodzimy trochę w buty. tak? No tutaj w tym przykładzie drugiej osoby, czyli możemy zobaczyć rzeczywistość z jej perspektywy. I z jej perspektywy możemy też zobaczyć, jak w tym doświadczeniu gender swap możemy nawet zobaczyć inną cielesność i to. W w jaki sposób Ktoś inny się porusza i w ten sposób y, jakoś bardziej zrozumieć tą drugą osobę. Czyli ten paradygmat art and science w zapośredniczeniu technologii jako taki nowy y, model współczesnych praktyk y, artystycznych. Niezwykle intrygujące i myślę takie nieintuicyjne. Czyli to jest coś, o czym byśmy w pierwszym momencie może nie pomyśleli w kontekście sztuki albo w ogóle wykorzystania technologii, a nie ukrywam, y, z ciekawością sprawdzę, na YouTubie te filmiki zobaczyć, jak to wygląda, bo brzmi naprawdę bardzo dobrze. Polecam. Na naszej grupie na Facebooku pojawiło się jedno pytanie, głównie do profesora Filiciaka. I brzmi ono następująco. NVIDIA, teraz jest pewnie więcej firm, które się tym zajmują, kilka lat temu opublikowała sztuczną inteligencję, która potrafi przetwarzać proste kolory na przestrzeni dwuwymiarowej w pełnoprawne obrazy. Oczywiście jest to w fazie rozwojowej i jeszcze dużo brakuje, żeby komukolwiek mogło to zagrozić, jeśli chodzi o artystyczny freelancing. Jednak czy profesor mógłby pospekulować, czy digital artist jest profesją, która być może jeszcze w tym półwieczu przejdzie do lamusa ze sprawą wyparcia przez AI? Obvious. Bardzo ciekawe pytanie, chociaż ono jest też trochę z porządku takiego, czy programiści przestaną być potrzebni. Może jakaś część tak, bo pewne, pewne mechanizmy będzie można zautomatyzować. Nie jestem wielkim fanem fetyszyzowania sztucznej inteligencji jako jakiejś takiej boskiej, magicznej siły, która, która się pojawia i coś robi, eee, bo też ktoś te programy, te algorytmy tworzy. Eee, to też wymaga pewnego nakładu pracy, ale to jest tworzone też w pewien specyficzny sposób. Jeśli widziałbym w tym problemy, to na przyszłość no to pewnie raczej jako wzmocnienie tego, co już dzisiaj dzieje się, kiedy dyskutujemy chociażby o procesach twórczych wokół chociażby takich platform jak Netflix. Tak? To znaczy platform, które zbierają gigantyczną, bezprecedensową ilość danych na temat praktyk swoich użytkowniczych użytkowników i później te informacje są wykorzystywane w procesach decyzyjnych przy tworzeniu nowych, nowych produkcji. I ja myślę, mówiąc szczerze, że tam właśnie tak nie chodzi, ja bym się nie dał zwieść takiemu myśleniu, że, że to są jakieś, w jakiś sposób lepsze decyzje. Myślę raczej, że to są decyzje, które lepiej się wpisują w taką korporacyjną logikę podejmowania decyzji, tak, to znaczy zamiast człowieka, który musi się na coś zdecydować, coś wybrać. I powiedzieć, tak, biorę za to odpowiedzialność, róbmy tak. No to możemy sobie tak udawać, że to jest decyzja oparta na tym, że tam będzie, nie wiem, jakiś wykres, jakaś analiza statystyczna, i z tego wyjdzie nam, że następny serial musi być z aktorem X w gatunku Y i reżyserowany przez panią Z. Więc myślę, że na tej zasadzie, to znaczy, ja, ja tak mam wrażenie, że w ogóle też w naszej rozmowie ten wątek takiego materialistycznego myślenia o mediach e, cały czas się gdzieś tam przewijał. I ja myślę, że to bardzo dobrze, bo kiedy myślimy właśnie o, o procesach, które, które są no właśnie takimi ucyfrowionymi. Z sieciowanymi procesami, no to są rzeczy, które trudno nam jest wziąć do ręki. One są niematerialne, tak? Mamy też jeszcze podsuwane przez rynek te maskujące metafory typu chmura, ale to nie jest tak, że. Za tym nie stoją ludzie, za tym nie stoi konkretna infrastruktura, za tym nie stoją pieniądze i za tym nie stoją chociażby prawa autorskie, e, tak jak pani doktorka mówiła wcześniej. W związku z czym, ja myślę, że to jest też kwestia pewnej, pewnej społecznej umowy i pewnych negocjacji. Myślę, że warto też, żebyśmy mówili o takich kwestiach i żebyśmy nie dawali się też spychać trochę w taką. W taką rozmowę, no właśnie, tak o, o wichrze historii o nieuniknioności pewnych, pewnych procesów i o powoływaniu się na te, żeby niezbyt mądre przykłady, że nie płaczemy przecież za producentami e, lamp naftowych, tylko no właśnie, że myślimy o tym w sposób bardziej, powinniśmy myśleć o tym w sposób bardziej krytyczny. To bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję za poświęcony czas, a wam, moi drodzy, przypominam, że możecie też posłuchać wcześniejszych odcinków Strefy Kultur Uniwersytetu SWPS na Spotify czy w innych aplikacjach do słuchania podcastów oraz na YouTube. A także zapraszam Was już na kolejne podcasty, kolejne nowe odcinki. Także bądźcie na bieżąco z tym, co się u nas dzieje na blogu Strefy Kultur lub na grupie Strefy na Facebooku. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.